Kościele naszym tyś od lat jest czczony, modłami ludu obłogosławiony. W dzisiejszym dniu ma miejsce szczególnie ważne dla naszej parafialnej wspólnoty wielkie kościelne wydarzenie. Ta uroczystość to także podkreślenie, jaką wartość ma wiara i przekonanie oraz pobożność chrześcijańska, że moralność i dobroć otwierają bramy wszystkich serc. Kochani, naprawdę dzisiaj jesteśmy dumni, że jesteśmy tutaj, na tej ziemi. I na tą ziemię dzisiaj Kościół ściąga z nieba pięknego człowieka. Błogosławionego karmelitę z Gręblina, Pawła Januszewskiego, człowieka, który jest zrośnięty z naszą kulturą, tradycją, wiarą, który jest bardzo nam bliski, który jest bardzo nam dostępny. Przyjęliśmy jego zaproszenie, by włączyć piękno jego świętości w krwiobieg naszej duchowości. Niech będzie uwielbiony Bóg, niech Matce Bożej zabrzmi cześć, niech Hilarego sławi lud i śpiewa mu swą pieśń. Niech będzie uwielbiony Bóg, niech Matce Bożej zabrzmi cześć, niech Hilarego sławi lud i śpiewa mu swą pieśń.